Przygotowany materiał jest streszczeniem informacji z ogólnodostępnych źródeł. Jeżeli wplatam do niego mój komentarz, wyraźnie to zaznaczam. Wszystkie źródła, z jakich skorzystałam przy tworzeniu odcinka, znajdują się w dokumencie podlinkowanym pod filmem. Powszechnie znamy motyw zbrodni i kary. Sprawca popełnia czyn i później musi mierzyć się z konsekwencjami. Jednak schemat nie zawsze jest tak prostolinijny, a ujęcie sprawcy nieraz spędza śledczym sen z powiek przez lata. Bywa również tak, że przestępca nigdy nie zostaje ujęty i nie musi mierzyć się z wymiarem sprawiedliwości. I to taki rodzaj spraw dziś poruszę. Opiszę Wam nie jedno, a dwa zabójstwa. Mimo że obie sprawy dzieli kilka różnic, którymi są przede wszystkim wiek ofiar i to, na jakich etapach życiowych się znajdowały, to zdecydowanie wiele je także łączy. W obu przypadkach ofiarami były kobiety, które miały swoje tajemnice. Do dziś nie wyjaśniono, kto pozbawił je życia, a także obu tym sprawom po latach przyjrzało się Archiwum X. Miejsce i czas akcji również są zbieżne. Zapraszam Was do wysłuchania dwóch historii z Tczewa, które miały miejsce w szalonych latach 80. Część pierwsza. Ewa. Przenosimy się do lat 80., a dokładnie do roku 1985. W tym roku na mocy uchwały Sejmu powstaje Trybunał Konstytucyjny. Przewodniczącym Rady Państwa do listopada jest Henryk Jabłoński, a później tą funkcję przejmuje Wojciech Jaruzelski. Rząd zapowiada podwyżkę cen żywności, co spotyka się z oporem ze strony NSZZ Solidarność. W Toruniu kończy się proces w sprawie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. W tym roku na ekrany wchodzi także kolejna część Mad Maxa, Pod kopułą gromu, a najmłodsi widzowie mogą cieszyć się nową wieczorynką, jaką są gumisie. Ewa, mieszkanka Tczewa, nie była już raczej zainteresowana bajkami. Dziewczyna weszła w nastoletni wiek i znacznie bardziej od siedzenia przed telewizorem woli spotkania ze znajomymi. Nastolatka, mimo że ma dopiero 14 lat, wygląda na kilka lat starszą. A to dlatego, że Ewa jest wysoka i zgrabna, niewątpliwie zwraca uwagę swoją urodą. Dziewczyna mieszka z rodzicami oraz trójką młodszego rodzeństwa na osiedlu Zatorze. Niedługo rodzina się powiększy, bo mama Ewy jest w zaawansowanej ciąży. Teraz chwilę poświęcę na opisanie miejsca akcji, za to, że jest dość biedną dzielnicą Tczewa i jest, mówię, w kontekście czasu, w którym się znajdujemy, czyli roku 1985. Obecnie, z tego co widziałam, osiedle zostało zrewitalizowane, odnowiono drogi, system oświetlenia, a także zamontowano monitoring. Podobno większość mieszkańców nawet nie używa nazwy Zatorze, tylko Kozen, bo kiedyś na tej dzielnicy hodowano kozy. Tutaj nie jestem do końca przekonana, czy mam w to wierzyć, więc jeżeli ktoś z Tczewa mnie słucha, to może mi napisać, czy rzeczywiście tak jest. Osiedle znajduje się, jak sama nazwa wskazuje, za torami w pobliżu dworca. Pierwotnie było budowane właśnie z myślą o pracownikach węzła kolejowego. Znajdują się tam głównie bloki oraz tereny zielone, ponieważ za zbudowaniami płynie jeden z dopływów Wisły, kanał Młyński. Nad wodą jest sporo zarośli i krzewów, jest to częste miejsce spotkań okolicznych dzieci i młodzieży. Mając zarys miejsca, wracamy do samej historii. Rodzina Ewy, tak samo jak większość ich sąsiadów, żyje bardzo skromnie. Jej tata, pan Bogusław, od dłuższego czasu nie ma stałej pracy. Wcześniej był zatrudniony jako milicjant, natomiast został zwolniony. Gdy jeszcze pracował na komendzie, należał do gwardyjskiego klubu sportowego w Gdańsku.
Był bokserem i walczył w wadze ciężkiej i półciężkiej, a udało mu się stoczyć około 200 walk. Mężczyzna miał jednak problem z alkoholem, przez co został wydalony z klubu. W źródłach nie jest podany wprost powód zwolnienia z pracy, natomiast domyślam się, że w tym wypadku również alkohol odegrał dużą rolę. Po utracie posady milicjanta ciężko mu znaleźć nowe zajęcia. Podejmuje się jedynie różnych prac dorywczych, głównie fizycznych. Mężczyzna nie cieszy się też zbyt dobrą opinią wśród sąsiadów. Otoczenie uważa tatę Ewy za człowieka porywczego, wręcz agresywnego. Wielu sąsiadów domyśla się, że zarówno mama Ewy, pani Lucja, jak i wszystkie dzieci są ofiarami przemocy domowej. Tę informację zresztą Ewa potwierdza wprost w rozmowie z koleżanką, Hanią, której żali się na trudną sytuację w domu. Pani Lucja często jest widywana z posiniaczoną twarzą. Pewnego dnia trafia do szpitala, ponieważ doznaje poważnego złamania nogi z przemieszczeniem. Wszystkim tłumaczy, że spadła ze schodów. Tłumaczenie to jednak nie brzmi zbyt wiarygodnie, ponieważ cała rodzina mieszka na parterze domu wielorodzinnego. Sama Ewa ma bardzo duże problemy z nauką. Już w kwietniu 1985 roku wie, że nie zda do następnej klasy. Powodem tego jest bardzo duża liczba nieobecności. Od początku roku szkolnego Ewa opuściła minimum 69 dni nauki. Zwróciło to uwagę nauczycieli, którzy próbowali skontaktować się z rodzicami Ewy. Przekazywali im informacje o niskiej frekwencji córki, natomiast nie przyniosło to żadnych większych efektów. Tata Ewy miał jedynie kolejny powód, aby obarczać winą jej mamę. Uważał, że to jej wina, że Ewa nie chodzi do szkoły, bo to ona jako matka jest odpowiedzialna za edukację całej czwórki rodzeństwa. W związku z tym, że dziewczyna i tak nie ma perspektyw na zdanie do następnej klasy, zupełnie odpuszcza szkołę. Wraz z nadejściem ciepłych dni coraz częściej opuszcza lekcje. Wagaruje razem ze swoją najlepszą przyjaciółką, Lolą. Lola, podobnie jak Ewa, jest wysoka i zgrabna. Obie wyglądają na więcej niż 14 lat i podobają się wielu kolegom. Pewnego słonecznego dnia w maju zapraszają dwóch kolegów na wspólne wagary. Cała grupa, czyli Ewa, Lola, Maciek i Sławek, idzie posiedzieć na osiedlowym placu zabaw. Tam rozmawiają, a w trakcie tej rozmowy wspólnie wymyślają nową zabawę. Nazywają ją śluby. Wyjaśniając wprost, śluby mają polegać na tym, że nastolatkowie dobiorą się w pary, po czym do połowy się rozbiorą i będą ze sobą współżyć. Aby zrealizować plan, ukrywają się w zaroślach. Najpierw ślub bierze Lola i Sławek, a Maciek występuje jako ksiądz. Następnie role się zamieniają i to właśnie Maciek bierze ślub z Ewą. Później podobny scenariusz wielokrotnie powtarzają, ale znajdują sobie do tego bardziej ustronną przestrzeń. Cała czwórka ma w zwyczaju spotykać się przy ustalonym punkcie orientacyjnym, czyli sklepie Pewex, i później razem iść do swojego tajnego miejsca. A mówiąc dokładniej, niedaleko Zatorza, gdzie wszyscy mieszkają, znajduje się ulica Łąkowa. Przechodzi ona przez most nad kanałem Młyńskim, a następnie przekształca się w ulicę Czadkowską. Natomiast przed wejściem na most jest zejście na dół. Po pokonaniu go można znaleźć się bezpośrednio nad kanałem Młyńskim. Przy tym zejściu nastolatki odkrywają wnękę przypominającą bunkier. Miejsce wydaje się idealne na ich spotkania, nadają mu nawet nazwę klub. Dodatkowo aranżują je tak, aby było bardziej przytulne, wstawiają tam świeczki oraz rozkładają koc. Nadchodzi czerwiec, a na zewnątrz już w pełni czuć lato. Ewa i Lola opuszczają lekcje właściwie codziennie. Dołączają do nich często też inni koledzy i koleżanki, a najczęściej ci, których znają z osiedlowego podwórka, na przykład rodzeństwo Hania i Jarek. O Hani wspomniałam już wcześniej, to ta koleżanka, której Ewa zwierzała się z problemów w domu. Hania, Jarek i Ewa znają się bardzo dobrze, ponieważ od dzieciństwa bawią się na tym samym podwórku. Ich rodzice także dobrze się znają. Nastolatki całą grupą najchętniej chodzą posiedzieć pod mostem kolejowym niedaleko Zatorza.
Tam rozmawiają i palą papierosy. Na jednym z takich wypadów Lola podaje Maćkowi kartkę i mówi, żeby przeczytał ją razem ze Sławkiem. Jest to element ich standardowego planu. Dziewczyna jak zawsze napisała: spotkajmy się przy Peweksie. Zanim jednak chłopak zdążył przejąć kartkę, to wyrwał mu ją Jarek, który najwidoczniej miał lepszy refleks. Naturalnie nie zrozumiał sensu treści, ale pewnie wzbudziło to jego ciekawość. Z informacji podanych w źródłach wnioskuję, że Jarek nie został nigdy wtajemniczony w całą zabawę, natomiast jego siostra owszem. Zdarzało się, że Hania bywała w klubie. Z Jarkiem jest związana jeszcze jedna historia. Mimo że może nie był to do końca formalny związek, to Ewa w jakiś sposób była połączona z Maćkiem. Często bywał on jej partnerem w zabawach w klubie. Dziewczyną jest jednak również zainteresowany właśnie Jarek. Pewnego dnia, gdy Ewa przychodzi do nich do domu, by odwiedzić jego siostrę, Jarek próbuje ją pocałować. Ewa nie jest do końca zachwycona tym pomysłem i ucieka. Później chłopak prosi ją, żeby nikomu o tym nie mówiła. Być może wstydzi się odrzucenia, ale to moja dygresja nie poparta żadnymi źródłami. Później drogi nastolatków jeszcze kilka razy się przecinają. Oczywiście nie ma w tym niczego zaskakującego, bo mieszkają na tym samym osiedlu. Pewnego czerwcowego dnia dochodzi jednak do bliższej interakcji. Gdy Ewa wychodzi z siostrą na rower, spotykają Jarka. Dziewczyny jadą w kierunku fabryki drożdży, gdzie akurat ich tata pracuje dorywczo. W drodze powrotnej Ewa jest widziana, jak idzie z Jarkiem w kierunku krzaków. Sławek, stały bywalec klubu, powie później, że Jarek prawdopodobnie odbił Ewę Maćkowi. W międzyczasie dla mamy Ewy zbliża się termin porodu. Kobieta przezornie zostawia Ewie 400 zł na ewentualne zakupy i wydatki rodzinne. Potem trafia do szpitala, gdzie rodzi dziewczynkę i zostaje z nią tam na kilka dni. Pieniądze na życie zostawia Ewie, ponieważ jest pewna, że jeżeli zostawi je mężowi, ten wydaje na alkohol. Wierzy więc w poczucie odpowiedzialności najstarszej córki. Ewa jednak okazuje się nie być aż tak odpowiedzialną osobą, za jaką uważa ją mama, i niestety traci pieniądze. Nie do końca wiadomo, w jaki dokładnie sposób, ale prawdopodobnie albo zwyczajnie je gubi, albo wydaje na karuzeli. Osobiście bardziej przekonuje mnie wersja o zgubieniu, bo ile można jeździć na karuzeli za te 400 zł, chyba że Ewa sponsorowałaby przejazdy wszystkim swoim znajomym. W każdym razie jej ojciec wpada w szał, gdy się o tym dowiaduje. Sąsiedzi słyszą, jak krzyczy, że jak tylko znajdzie Ewę, to ogoli jej głowę. Niewątpliwie na taki sposób rozwiązywania problemów mógł mieć wpływ temperament pana Bogusława, natomiast można przypuszczać, że również był pod znacznym wpływem alkoholu, ponieważ świętował narodziny nowego członka rodziny, ale to tylko moje własne przypuszczenia. W źródłach na ten temat jest wzmianka, taka że akta milczą w zakresie tego, jak ojciec świętował narodziny córeczki i ile alkoholu wypił z tej okazji. Tymczasem Ewa siedzi w domu z młodszą siostrą. Gdy jej brat Arek wraca ze szkoły, Ewa zostawia dziewczynkę pod jego opieką. Sama ubiera się w niebieską sukienkę w kwiatki i czerwoną bluzę i idzie nad kanał młyński. Rośnie tam krzew czarnego bzu. Nastolatka zamierza zebrać trochę kwiatów, a potem zanieść je do fabryki Herbapolu. Jest to częsta praktyka wśród mieszkańców Zatorza, ponieważ Herbapol prowadzi skup ziół, które później wykorzystuje w swoich produktach. W ten sposób mieszkańcy Zatorza mogą zarobić jakieś drobne kwoty. Ewie pieniądze są bardzo potrzebne, bo po pierwsze zgubiła sumę, którą mama zostawiła jej na jedzenie dla całej rodziny, a po drugie chce kupić jakiś prezent dla małej siostrzyczki. Na swoje zbiory bierze materiałowy worek, który kiedyś dostała od taty. Z kolei pan Bogusław wraca do domu. Widzi, że Ewy nie ma. Nie czeka na jej powrót, tylko idzie poszukać jej nad kanałem młyńskim. Ma ze sobą parasol, który pożyczył od sąsiada. Po jakimś czasie wraca do domu, ale bez Ewy.
Mówi, że jej nie znalazł, a dziewczyna do wieczora nie wraca również sama. W związku z tym w godzinach wieczornych ojciec zgłasza jej zaginięcie milicji. Nadchodzi sierpień, a więc mijają 2 miesiące, odkąd Ewa nie wróciła do domu, a jej poszukiwania właściwie stoją w miejscu. 26 sierpnia 1985 roku jej brat Arek wraz z trójką kolegów, Sławkiem, Maćkiem i Robertem, idzie nad kanał młyński, żeby puszczać latawce. Nie jest podane, czy wspomnieni Sławek i Maciek to ci sami, którzy byli kolegami Ewy. Zakładam jednak, że to przypadkowa zbieżność imion ze względu na różnicę wieku i obszar zainteresowań. Tamci nie byliby raczej chętni, żeby chodzić z młodszym bratem Ewy i puszczać latawce. W każdym razie cała czwórka bawi się nad kanałem młyńskim. Chcą jak najlepiej wykorzystać ostatnie dni wakacji. Nagle Sławek odrywa się od zabawy i zwraca uwagę na biały materiał wystający z krzaków. Wygląda trochę jak worek. Widać też, że dookoła ziemia jest trochę rozkopana. Chłopak mówi do reszty kolegów, że chyba ktoś szukał robaków na ryby, ale zapomniał czegoś wziąć. Biegną zobaczyć, co to. Z bliska widać, że faktycznie jest to worek z wierzchu przysypany ziemią. W pobliżu uderza ich okropny zapach. Sławek podpuszcza Arka, żeby sprawdził, co jest pod workiem, no chyba, że się boi. Arek przyjmuje wyzwanie i pociąga za worek, tym samym strząsając ziemię, którą był pokryty. Nagle zaczyna krzyczeć. Po odsunięciu kawałka worka zobaczył stopę. Chłopak odskakuje, natomiast bliżej podchodzą jego koledzy. Widzą, że Arek nie kłamie i tam faktycznie jest stopa. Z krzykiem uciekają z miejsca. Słyszy ich strażnik z pobliskiego zakładu Herbapol, który akurat jest na zmianie. Pyta ich, co się stało, po tym jak dostaje chaotyczne wyjaśnienia, dzwoni na milicję. Jak to często bywa, zanim milicja zdążyła przyjechać na miejsce, dookoła pojawił się tłum obserwatorów. Widzą nagą sylwetkę, która spoczywa w płytko wykopanym grobie i jest powierzchownie przysypana ziemią. Jej twarz zasłania worek. Ofiara leży na ubraniach, niebieskiej sukience w kwiatki i czerwonej bluzie. Obok rzucone są sandały i białe rajstopy. Milicjanci po przyjeździe na miejsce szybko kojarzą fakty. To zaginiona przed 2 miesiącami Ewa. Informacja o znalezieniu ciała szybko dociera do rodziny Ewy. Pan Bogusław szybko zjawia się na miejscu ze względu na to, że mieszkają zaledwie 500 metrów od miejsca, gdzie zwłoki zostały znalezione. Mimo zakrytej twarzy od razu identyfikuje córkę, jak sam przyznaje, rozpoznał elementy garderoby. Przeprowadzona sekcja zwłok potwierdza, że po pierwsze faktycznie jest to Ewa, a po drugie została zamordowana. Powodem śmierci było wiele uderzeń w głowę tępym narzędziem. Dziewczyna miała czaszkę pękniętą w kilku miejscach, a także połamane żebra. Lekarz wywnioskował, że sprawca uderzał kilkukrotnie, nawet po tym, jak Ewa już nie żyła. Rusza śledztwo, a razem z nim przesłuchania. Milicja mocno koncentruje się na znajomych Ewy, szczególnie, że w ich zeznaniach są rozbieżności. Na pierwszy ogień idzie Lola. Najlepsza przyjaciółka Ewy w trakcie przesłuchań mówi, że nie utrzymywały ze sobą kontaktu prawie w ogóle. Wyklucza się to z zeznaniami innych nastolatków, którzy mówią o bliskiej relacji obu dziewczyn. Nikt ze znajomych Ewy nie przyznaje się natomiast do tego, aby z jej zaginięciem i śmiercią mieć w ogóle cokolwiek wspólnego. Po 2 miesiącach wyraźniej zarysowuje się rola rodzeństwa zamieszkującego w sąsiedztwie Ewy, Hani i Jarka. Milicja i prokuratura zauważają, że ich zeznania są bardzo niespójne. Wróćmy na chwilę do historii, którą opisałam wcześniej. Przypomnę, że jeden ze świadków kilka dni przed zaginięciem Ewy widział, jak dziewczyna razem z Jarkiem szła w kierunku krzaków. Natomiast w trakcie przesłuchań sam Jarek temu zaprzecza.
Popiera go Hania, która również zaprzecza, żeby miała wiedzieć cokolwiek o takiej sytuacji. W kontrze pojawiają się domysły, które w trakcie wysnuwa bliski kolega Ewy, Sławek. Chłopak mówi, że podejrzewa, że to właśnie Jarek zabił Ewę po tym, jak odbił ją Maćkowi. Tu wtrącę moją dygresję, że jeżeli faktycznie miałby to być motyw, to niezbyt on ma sens według mnie. Jeżeli Jarek i tak już odbił Ewę, to właściwie osiągnął sukces, więc w jakim celu miałby ją zabijać? Bardziej pasowałoby, że zrobił to Maciek, na przykład z zemsty, że dziewczyna go zostawiła, albo ewentualnie Jarek, gdyby Ewa odrzuciła jego zaloty, a nie je przyjęła. Oczywiście żadna z tych sytuacji nie jest powodem, żeby kogoś zabijać, robię tylko domniemania, co hipotetyczny sprawca mógł myśleć. Wracając do faktów, to zarówno Hania, jak i Jarek zeznają, że w dzień, kiedy Ewa zginęła, w ogóle się z nią nie widzieli. Ich wersję częściowo popiera ich mama, która zeznaje, że na pewno do 12:45 nie wychodzili z domu. O tej godzinie wysłała jedynie Jarka do skupu rzeczy używanych. Ponownie są to zeznania, które wykluczają się z tym, co mówił inny świadek, czyli ciocia rodzeństwa. Pani Klara mówi, że widziała Hanię w godzinach porannych razem z Ewą i że nawet pamięta, jak dokładnie była ubrana. Wyklucza się to wobec tego z tym, że rodzeństwo miało rzekomo siedzieć w domu prawie do 13. Dodatkowo kobieta informuje śledczych, że 2 tygodnie po zaginięciu Ewy Jarek zaczepił ją i poprosił, żeby poszła do jego mamy i wpłynęła na nią, by z kolei ta porozmawiała z Hanią. Jarek chciał, żeby jego siostra opowiedziała, co tak naprawdę stało się z Ewą, co sugeruje, że według niego Hania miała wiedzę o tamtych wydarzeniach, której inni nie mieli. Hania natomiast w trakcie przesłuchań stara się ściągać uwagę śledczych na inny tor. Opowiada im o mężczyźnie popełniającym czyny pedofilne, który mieszka w okolicy. Mężczyzna ma pseudonim Słoń i według Hani wykorzystuje dziewczyny, oferując im w zamian orężadę i cukierki. Inny kolega Ewy, Robert, rzuca nowe światło na sprawę. Chłopak, który również należał do grupy, która wspólnie chodziła na częste wagary, informuje śledczych, że raz Hania powiedziała mu, że, tutaj cytat, zna faceta, który zabił. Dodatkowo Robert zeznaje, że tata Hani i Jarka pobił się z tatą Ewy. Pan Bogusław zaatakował ojca rodzeństwa, ponieważ ten zarzucił mu wprost, że zabił swoją córkę. Ponadto mówi, że gdy milicja dokonywała pierwszych oględzin zwłok, a na wale nad kanałem młyńskim zgromadziło się wielu obserwatorów, to Jarek powiedział do jednej z koleżanek, ponownie cytat, my wszystko wiemy, bo już tu byliśmy. Po tych słowach jego siostra pociągnęła go za rękaw i poszli do domu. Milicjanci spisują wszystkie zeznania, natomiast mimo występowania wątków, które można pogłębić, nie decydują się na ich dokładniejsze zbadanie. Nie analizują wyraźnych tropów i poszlak. Ponadto dochodzi do dużego zaniedbania, ponieważ część akt sprawy znika nie wiadomo w jakich okolicznościach. Mimo to, trochę ponad rok po odnalezieniu ciała Ewy, w październiku 1986 roku, milicjanci ogłaszają, że udało im się schwytać sprawcę morderstwa. W Tczewie w tym czasie dochodzi do różnych napadów na kobiety. Sprawca szybko zostaje ujęty, a na jednym z pierwszych przesłuchań przyznaje się też do zabicia Ewy. Ma postawione zarzuty, a z jego udziałem odbywa się wizja lokalna. Problem jednak w tym, że jego wyjaśnienia nie do końca pokrywają się z ustaleniami prokuratora. Mężczyzna pokazuje, że udusił Ewę gołymi rękoma. Przypominam, sekcja zwłok wykazała, że dziewczyna zmarła od uderzeń w głowę tępym narzędziem. Nie była duszona. W związku z tymi nieścisłościami wyszło na jaw, że milicjanci zmanipulowali zeznania. Zapewnili mężczyznę, że jeśli się przyzna do zabicia Ewy, to sąd wymierzy mu niższą karę. Wobec braku innych poszlak sprawa zabójstwa nastolatki została umorzona.
Przenosimy się do roku 2015. W tym roku wybory wygrywa partia Prawo i Sprawiedliwość i po 8 latach dochodzi do władzy. Po 30 latach od powstania Trybunału Konstytucyjnego partia wprowadza w nim rewolucyjne zmiany, co powoduje falę protestów. W tym roku Europa mierzy się z przyjęciem uchodźców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi. Polacy odnoszą sukces w Hollywood, gdzie film Ida otrzymuje Oscara. Swoją premierę ma film Gwiezdne Wojny – Przebudzenie Mocy oraz serial Narcos, a warszawiacy mogą cieszyć się z nowo otwartej drugiej linii metra. W tym czasie zbliża się termin przedawnienia morderstwa Ewy. Przypominam, zgodnie z polskim prawem morderstwo przedawnia się po 30 latach. Po tym czasie sprawca nie może być ukarany za swój czyn. Analitycy kryminalni z prokuratury okręgowej w Gdańsku na kilka miesięcy przed terminem przedawnienia przeglądają akta sprawy. Funkcjonariusze gdańskiego Archiwum X na nowo przesłuchują świadków i próbują postawić nowe hipotezy śledcze. Niestety wielu uczestników wydarzeń sprzed lat już nie żyje. Znajdują się jednak również tacy, którzy zdecydowali się powiedzieć więcej niż zeznali milicjantom w latach 80. Zostają zlecone kolejne czynności śledcze. Najważniejszą z nich jest zlecenie ponownego przesłuchania rówieśników Ewy, z którymi nastolatka spędziła ostatnie chwile życia. Dziś są to już oczywiście osoby dorosłe i funkcjonariusze niestety napotykają problem. Znajomi Ewy sprzed lat pozostają nieuchwytni. Lola jest poszukiwana przez policję, jej miejsce pobytu jest nieznane. Rodzeństwo, Hania oraz Jarek wyprowadzili się za granicę. Maciek zmarł rok wcześniej. Policjanci odnaleźli jedynie adres zameldowania Sławka. Mężczyzna jednak tam nie przebywał, a rodzina poinformowała, że nie wie, co się z nim dzieje. Śledczy kierują się również na tczewskie zatorze. Przez 30 lat niewiele się tam zmieniło. Udało im się dotrzeć do nadal zamieszkujących ten teren sąsiadów, którzy byli świadkami wydarzeń z 85 roku. Udaje im się odnaleźć również pana Bogusława, ojca Ewy. Sąsiedzi wspominają fakty, które już wcześniej przytaczałam. Mówią o agresji i porywczości pana Bogusława oraz o przemocy, jakiej doświadczała jego rodzina. Wiele osób zgodnie potwierdza, że w dzień zaginięcia Ewa szła nad kanał Młyński. Prokurator zajmujący się sprawą wysuwa nową hipotezę. Dotyczy ona zeznania jednego ze świadków, który mówił, że ojciec Ewy poszedł szukać dziewczyny, a w ręce miał parasol pożyczony od sąsiada. Prokurator mówi o tym, że kiedyś parasole były mocniejsze, bardziej masywne, przez co więcej ważyły. Wspomniany parasol mógł więc stanowić to tępe narzędzie zbrodni, od którego ciosów Ewa zginęła. Prokurator mówi o tym, że ojciec, wiedząc, że córka ma rwać bez, udał się nad kanał Młyński. Mógł zastać tam Ewę z chłopakiem, może nawet w trakcie stosunku, co tłumaczyłoby fakt, dlaczego dziewczyna po odnalezieniu była naga i leżała na ubraniach. W związku z tym mężczyzna mógł wpaść w szał i zacząć zadawać uderzenia. Potwierdzać to mógł sposób zadania uderzeń oraz ich wygląd, gdyż były one zadawane od góry w sklepienie czaszki i miały podłużny kształt. Dodam jeszcze od siebie przypomnienie, że Ewa kilka dni przed zaginięciem była widziana, jak szła z Jarkiem w stronę krzaków, a później w tych samych krzakach znaleziono ją martwą. Nastolatkowie mogli na przykład ponownie spotkać się w sprawdzonym miejscu i wtedy przyłapał ich tata Ewy. Świadkiem zdarzenia mogła być też Hania, która z jakiegoś powodu się tam znalazła, na przykład szukając brata lub koleżanki. To tłumaczyłoby, dlaczego oboje z bratem składali tak rozbieżne zeznania w trakcie przesłuchań. Może coś widzieli, ale z jakiegoś powodu się bali. Ale to tylko moje przypuszczenia. Wracając do faktów, funkcjonariusze wzywają na przesłuchanie ojca Ewy, który od początku zeznań kłamie. Twierdzi, że jeszcze przed zaginięciem Ewy szukał jej w szkole, bo zauważył, że w pokoju dziewczyny leży plecak. Nie było to prawdą.
Dodał również, że do południa to on zajmował się pozostałymi dziećmi, kiedy Ewa poszła po Bez. To też nie zgadzało się z zeznaniami sprzed lat. Zaginięcie zgłosił dopiero wieczorem na komendzie. Śledczy z Archiwum X znajdują notatkę z tego zgłoszenia. Pan Bogusław opisał tam, jak Ewa była ubrana, łącznie z podaniem koloru majtek, jakie miała na sobie. Odnoszą się do tego na przesłuchaniu. Tutaj zacytuję cały dialog, jaki jest przytoczony na stronie Gazety Wyborczej. Skąd świadek wiedział, jakiego koloru majtki ma na sobie tego dnia Ewa? Ja nic nie mówiłem o majtkach. Sam świadek stwierdził, że w starych księgach musi być zapisane. I jest. Więc skąd świadek wiedział o kolorze majtek? Wy nie róbcie ze mnie mordercy. Nie mówiłem nic o majtkach. Może leżało tam to wszystko. Buty, kurtka, bluza. Owszem, to wszystko tam leżało, ale 2 miesiące później. Może widziałem rano, jak ubierała majtki. A w nocy co świadek robił? Poszedłem spać. I mógł świadek spać, podczas gdy dziecko świadka zaginęło? A co, że niby co, że ja to zrobiłem, że nie mogłem zasnąć, bo to miałem przed oczami? Nie było tak. Dlaczego świadek nie poszedł jej szukać w te miejsca, gdzie się zrywa Bez? Bo to była 9 i ciemno. Śledczy docierają również do innych informacji. Mimo że pan Bogusław miał znajomości w milicji, nie był zainteresowany proszeniem kolegów o pomoc w wyjaśnieniu morderstwa córki. W tamtym czasie kolegował się z komendantem rejonowym w Tczewie, później komendantem wojewódzkim. Mężczyzna zeznał, że spotykał się z Bogusławem, natomiast ten prosił jedynie o pożyczanie pieniędzy, nigdy nie poruszał tematu morderstwa córki. W związku z niespójnościami w trakcie zeznań i nasuwającymi się podejrzeniami, funkcjonariusze badają ojca Ewy wariografem. Poruszają w trakcie wymienione wątki. Opinia jednak jest dość jednoznaczna na korzyść pana Bogusława. Wyniki badania wskazują, że nie ma on wiedzy na temat sposobu działania sprawcy. Jego reakcje psychofizyczne nie dają podstaw, żeby myśleć, że ma on związek ze sprawą. Mężczyzna nie zareagował na żaden tzw. bodziec krytyczny, a w trakcie badania zachował spokój i opanowanie. Biegły wskazał również, że zasięg pamięci badanego odnośnie śmierci Ewy uniemożliwia wskazanie jego związku z zabójstwem oraz nie jest możliwe ocenienie skali jego zaangażowania w sprawę. Niestety czas upłynął, a śledczy nie zdążyli zgromadzić żadnych innych dowodów. W związku z tym sprawca nie został ustalony i nigdy nie poniesie kary. Część druga. Wanda. Jest rok 1989. W związku z szeregiem zmian politycznych od tego roku funkcjonuje III Rzeczpospolita i następuje zerwanie z tak zwanym PRL-em. Odbywa się pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu. Ukazuje się także pierwszy numer Gazety Wyborczej, a na ekranach debiutuje serial Simpsonowie. Na listach przebojów królują Madonna, Tina Turner oraz Elton John. Do kin wchodzą takie filmy jak Batman, Kiedy Harry poznał Sally, czy Stowarzyszenie Umarłych Poetów. W tym czasie w Tczewie mieszka 74-letnia Wanda Kołodziejek. Kobieta zamieszkuje kawalerkę przy ulicy Konarskiego 9C. Ponownie chwilę poświęcę na opis miejsca akcji. Jeżeli chcielibyście sobie wyobrazić umiejscowienie ulicy Konarskiego względem zatorza omawianego w poprzedniej części, to spacer z jednego do drugiego zająłby około 30-40 minut. Nie są to więc najbliższe okolice, natomiast łączy je to, że oba adresy znajdują się w pobliżu wody. Z Konarskiego w ciągu zaledwie kilku minut można dojść nad brzeg Wisły. Wspomniana ulica jest częścią dzielnicy Czyżykowo. Z tego co widziałam po zdjęciach, to Czyżykowo wydaje się dość spokojną i dobrze skomunikowaną dzielnicą, w której zabudowie przeważają bloki.
Z ciekawości spojrzałam też na ceny mieszkań i mediana za pierwszy kwartał 2022 roku w Czyżykowie wynosi trochę ponad 6,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy, podczas gdy na przykład dla mieszkań w centrum jest to tylko trochę ponad 5 tysięcy. Kształtuje się więc obraz dzielnicy, w której ludzie raczej chcą mieszkać. Można więc wywnioskować, że żyje się tam całkiem dobrze i spokojnie. Wracając do głównej bohaterki, to pani Wanda mieszka sama. Z mężem rozwiodła się wiele lat wcześniej, nigdy nie mieli też dzieci. Z bliskiej rodziny kobieta ma siostrę, jednak ta mieszka w Elblągu, a także siostrzeńca, prokuratora mieszkającego w Trójmieście. Kobieta jest bardzo ostrożna, nigdy nie otwiera obcym, a zanim komukolwiek otworzy, to bezszelestnie podchodzi do wizjera, żeby sprawdzić, kto stoi przed drzwiami. Mimo że zdarza jej się przyjmować gości, to zawsze dba, aby odwiedzający nie spotykali się ze sobą. Ma to uzasadnienie, ponieważ pani Wanda ma swoje tajemnice, ale do tego przejdę za chwilę. Pani Wanda ma też dobrą przyjaciółkę, panią Ninę. Kobiety poznały się 5 lat temu, gdy Wanda szukała kogoś do pomocy. Była już na emeryturze i potrzebowała osoby, która zrobi jej czasem zakupy i posprząta. Nina zgłosiła się do niej, bo szukała dodatkowego zajęcia. Zaletą był również fakt, że kobiety mieszkają zaledwie kilka minut od siebie, więc przeniesienie zakupów czy też przyjście w odwiedziny nie stanowi żadnego problemu. Obie po czasie stają się ze sobą bardzo zżyte, a Nina czasami zaprasza Wandę na niedzielne obiady. W ciągu tygodnia pani Nina przychodzi przeważnie około godziny 9. Gospodyni zazwyczaj otwiera jej jeszcze w koszuli nocnej, dopiero potem się przebiera. Dodatkowo powierza przyjaciółce żółty klucz do swojego mieszkania, czyli taki na jakąś awaryjną okazję, więc niewątpliwie darzy ją dużym zaufaniem. Co do zajęć pani Wandy, to oprócz emerytury ma ona jeszcze jedno źródło dochodu. Prowadzi dość intensywną działalność handlową, a to dlatego, że pod koniec lat 80. w Tczewie wręcz kwitnie handel. Sprzedawcy na targowiskach rozkładają łóżka polowe, a na nich wykładają ubrania, chemię i kosmetyki przywiezione wcześniej z zagranicy. I właśnie takim dostarczaniem produktów z zagranicy w różnych ilościach zajmuje się pani Wanda. Kobieta często wyjeżdża do Bułgarii, Turcji oraz Egiptu. Przywozi stamtąd ubrania, które potem sprzedaje odwiedzającym ją w domu klientom. Oferuje także sprzedaż złota. Kupcy mogą później sprzedać ubrania z zyskiem innym osobom lub też zachować dla siebie. Dodatkowo zaufana przyjaciółka pani Nina też pomaga w tej działalności. Część ubrań, których Wanda nie sprzeda klientom przychodzącym do mieszkania, Nina zabiera na targowisko i tam handluje wraz z innymi sprzedawcami. Po latach wspomina, że były to czasy, kiedy ludzie dużo handlowali, nie tylko ubraniami. Mimo że dobrze zna szczegóły biznesu przyjaciółki, to jednak nie o wszystkim jest informowana. Pani Wanda niektórych znajomości i transakcji nie ujawnia nikomu. Umie dochować dyskrecji mimo szerokiego grona klientów i znajomych. W mieszkaniu przy ulicy Konarskiego goszczą nie tylko ekspedientki ze sklepów, sprzedawcy z targu, sąsiedzi czy znajomi, ale też tak zwani chłopcy z Tczewa. Przynoszą oni biżuterię, którą Wanda przekazuje zaufanemu złotnikowi. Tutaj moja dygresja jest taka, że prawdopodobnie biżuteria ta pochodzi z kradzieży, a złotnik ma za zadanie przerabianie jej tak, aby ponownie mogła być wprowadzona w obieg bez wzbudzania podejrzeń. Wanda kupuje również dolary od ludzi, którzy handlują walutą. Spotyka się z nimi w restauracji o nazwie Kameralna przy ulicy Sobieskiego w Tczewie. Pewnego razu jeden z tych mężczyzn przychodzi również do domu Wandy, jednak ona go nie wpuszcza ze względu na to, że w mieszkaniu jest akurat Nina. Kobieta ponad wszystko przestrzega zasady, że nie wpuszcza do środka jednego gościa, jeśli akurat inny jest w jej domu. Ta sytuacja dobrze obrazuje to, jak ostrożną kobietą jest Wanda. Zawsze umawia spotkania z gośćmi telefonicznie, dodatkowo unika rozmów z rodziną, sąsiadami oraz znajomymi na temat tego, z kim prowadzi interesy i czego one dokładnie dotyczą.
Ze względu na to, że ma już ponad 70 lat, a jej stan zdrowia nie pozwala na częste wychodzenie z domu i poruszanie się po mieście, Wanda większość interesów prowadzi w swojej kawalerce. W czwartek, 3 sierpnia 1989 roku, Nina przychodzi do przyjaciółki przynieść jej nawóz do kwiatów Flora. Dzwoni do drzwi i ku jej zaskoczeniu nikt nie otwiera. Uznaje, że w takim razie Wanda może po prostu na chwilę gdzieś wyszła. Wobec tego zostawia siatkę z nawozem zawieszoną na klamce od drzwi, żeby gospodyni mogła ją zabrać po przyjściu do domu. Kobiecie jednak nieobecność przyjaciółki nie daje spokoju. W związku z tym, że mieszka blisko, idzie do mieszkania na Konarskiego jeszcze w godzinach popołudniowych i wieczornych. Pozostawiony pakunek z nawozem cały czas wisi na klamce, tak jakby Wanda w ogóle nie pojawiła się w domu przez cały ten czas. Sytuacja jest co najmniej niepokojąca. Następnego dnia, w piątek 4 sierpnia, Nina jest już bardzo zdenerwowana. Kilkukrotnie dzwoni do Wandy, niestety bezskutecznie. Ponownie idzie więc do mieszkania na Konarskiego. Tam wpada na pomysł, żeby zapytać kogoś z sąsiadów, czy może nie widział ostatnio Wandy. W końcu sąsiedzi cały czas są na miejscu, więc może będą mieć więcej informacji. Niestety te nadzieje są złudne. Ninie udaje się co prawda skontaktować z jedną z sąsiadek, która potwierdza, że widziała Wandę, ale było to kilka dni temu. Taka informacja jest właściwie bezwartościowa, bo nie rozwiązuje zagadki, co się stało z Wandą w ciągu ostatniej doby i gdzie aktualnie kobieta się znajduje. Ostatecznie Nina uznaje, że to ten moment, kiedy może użyć awaryjnego żółtego klucza, który Wanda jej powierzyła. Ma nadzieję, że może w mieszkaniu znajdzie jakieś wskazówki i dzięki temu udaje jej się ustalić, gdzie jest Wanda. Kobieta wraca więc do swojego mieszkania po klucz i po chwili znów stoi przed kawalerką na ulicy Konarskiego. Po latach nie pamięta, czy klucz w ogóle się przydał, czy jednak drzwi były otwarte. W każdym razie wchodzi do mieszkania. Kawalerka wygląda, jakby ktoś tam przebywał. Panuje w niej porządek, natomiast widać migający telewizor, jakby ktoś go oglądał. Drzwi balkonowe są otwarte. Nina wchodzi do środka i je zamyka. Widzi wtedy, że na stole stoi szklanka z niedopitą kawą. Wygląda, jakby Wanda wyszła gdzieś na chwilę, tak jak jeszcze wczoraj na początku pomyślała Nina. Jedynie dwa elementy wzbudzają jej czujność. Po pierwsze, widzi różową bluzkę gospodyni, która jest rzucona na podłogę obok biblioteczki. Po drugie, jej uwagę zwracają buty. Wanda miała w zwyczaju je rzucać niedbale po przyjściu do domu, natomiast tym razem buty stoją równo ustawione pod ścianą. Poza tymi dwoma sygnałami nic nie wskazuje, że coś jest nie tak. Nina już chce wychodzić z mieszkania i zacząć poszukiwania Wandy na zewnątrz, jednak na koniec postanawia jeszcze zajrzeć do łazienki. Tam doznaje szoku. Najpierw widzi wystające z wanny nogi, a gdy podchodzi bliżej, jej oczom ukazuje się nieruchoma twarz oraz ciało zanurzone w małej ilości wody. Niestety to Wanda. Jej przyjaciółka nie żyje. Przerażona Nina idzie do sąsiadki, mówi jej o zdarzeniu i z jej mieszkania razem dzwonią na policję. W oczekiwaniu na przyjazd policji Nina przygląda się kawalerce. Wie, że gospodyni w kosmetyczce leżącej pod telewizorem trzyma 4 złote monety. Idzie sprawdzić, czy nadal się tam znajdują, jednak okazuje się, że zniknęły. W przedpokoju stoi torebka Wandy. Ona również jest kompletnie pusta. Nina zauważa także, że z jej mieszkania zginęła biżuteria, a dokładnie złoty łańcuszek z wisiorkiem – cameo. Tutaj wtrącę, że jeśli ktoś nie wie, co to cameo, to jest to taki kamień ozdobny z wyciętym wzorem, często wizerunkiem jakiejś osoby. Poza tym wisiorkiem Nina zauważa, że zniknęły również charakterystyczne złote kolczyki, które Wanda zawsze nosiła, złoty pierścionek z koralem w kształcie kwiatka, rozerwany złoty łańcuszek, duży złoty pierścionek oraz złoty zegarek szwajcarski marki Doxa. W trakcie przeszukania mieszkania policja nie znajduje również żadnych pieniędzy, a wiadomo, że w ostatnim czasie Wanda kupiła dolary od mężczyzn, z którymi spotkała się w kameralnej. Prawdopodobnie też zostały skradzione w trakcie włamania. Cała sytuacja wygląda więc na jasny motyw rabunkowy, jednak śledczy nie do końca są w ogóle pewni, czy Wanda została zamordowana.
Na jej ciele nie znajdują żadnych widocznych śladów przemocy. Wstępnie zakładają, że mogła po prostu zasłabnąć podczas przygotowywania kąpieli i w wyniku tego uderzyć się w głowę. Włamanie i rabunek w tej sytuacji można uznać za kompletnie niezwiązane ze śmiercią gospodyni. Niemniej jednak śledczy oczywiście zlecają sekcję zwłok, ciało zmarłej przewożą do Gdańska, do Zakładu Medycyny Sądowej. Sekcję wykonuje dr Zbigniew Jankowski, a jej wyniki rzucają nowe światło na sprawę. Biegły w opinii zapisuje, że kobieta zmarła śmiercią gwałtowną, a jako powód zgonu wpisuje uduszenie. Zmarła doznała licznych wylewów oraz złamania kości gnykowej. Tutaj dodam, że to taka kość, która znajduje się z przodu szyi, więc faktycznie mogła być naruszona w przypadku duszenia. Ponadto Wanda ma rozdęte płuca, przekrwioną i zasinioną twarz, złamane 3 żebra, a także mostek. Na głowie kobiety widoczny jest ślad uderzenia. Prawdopodobnie najpierw sprawca uderzył ją w głowę, a następnie udusił. Złamanie żeber i mostka nastąpiło prawdopodobnie w wyniku dociśnięcia ofiary do krawędzi wanny lub też poprzez uciśnięcie klatki piersiowej kolanem. Śledczym udaje się również dość precyzyjnie ustalić czas zabójstwa. Nina była odwiedzić Wandę w czwartek między 11 a 12, już wtedy kobieta jej nie otworzyła. Natomiast siostrzeniec Wandy, prokurator z Trójmiasta, zeznał, że rozmawiał ze swoją ciocią przez telefon też w czwartek pomiędzy godziną 9 a 10. Z tych przedziałów czasowych wynika, że zabójcy została mniej więcej godzina, a Wanda straciła życie najprawdopodobniej między 10 a 11 w czwartek 3 sierpnia. Najbardziej logiczne w tej sytuacji wydaje się wypytanie sąsiadów, czy widzieli lub słyszeli wtedy coś podejrzanego. Niestety nikt nic nie słyszał. Policja dokładnie przygląda się drzwiom do mieszkania. Okazuje się, że nie ma na nich żadnych śladów włamania. Z tego wysnuwają wniosek, że Wanda sama wpuściła do mieszkania sprawcę lub sprawców. Tutaj mój wniosek jest taki, że biorąc pod uwagę osobowość pani Wandy i jej podejście do ostrożności, można stwierdzić, że skoro wpuściła kogoś do mieszkania, to jest wręcz pewne, że musiała znać tą osobę i wcześniej ustalić z nią spotkanie. Dodatkowo pomyślałam, że może sprawca jeszcze był w mieszkaniu, kiedy pani Nina przyszła pierwszy raz, bo wtedy przecież nie otwierała drzwi, a jedynie zadzwoniła dzwonkiem i po tym, gdy nikt nie otworzył, poszła. Co więcej, pani Wanda mogła jeszcze wtedy żyć, ale zgodnie ze swoją zasadą nie wpuściła kolejnego gościa, gdy jeden już był w mieszkaniu. Ale to tylko moje luźne hipotezy. Policja w tej sprawie przesłuchuje około kilkudziesięciu świadków. Ze wszystkich tych zeznań wyłania się spójny obraz Wandy. Świadkowie zgodnie twierdzą, że była ona bardzo ostrożna i przezorna. Policjanci na podstawie zeznań typują podejrzanych. Intensywnie szukają też skradzionej biżuterii w nadziei, że to znalezisko doprowadzi ich do mordercy. Skradziona biżuteria jest dość charakterystyczna. Funkcjonariusze zdobywają także zdjęcia zmarłej, na których ma na sobie skradzione kolczyki i szwajcarski zegarek. Mają nadzieję, że to ułatwi poszukiwania. W mieszkaniu na ulicy Konarskiego śledczy zabezpieczają też odciski palców, które prawdopodobnie pozostawił sprawca. Niestety poszukiwania kończą się fiaskiem. Nie udaje się odnaleźć skradzionej biżuterii, a zabezpieczonych odcisków palców śledczym nie udaje się też z nikim powiązać. Rok po śmierci Wandy w Dzienniku Bałtyckim ukazuje się artykuł na ten temat. Autorem jest Krzysztof W. Dębicki. W artykule sugeruje on, że za śmiercią pani Wandy może się kryć drugie dno. Jako dowód podaje fakt, że zbrodnia jest i była utajniona, a także osłonięta kurtyną milczenia. Ma to rzekomo zapobiec powstawaniu zbyt wielu plotek i w ten sposób generowaniu zbędnego chaosu wokół sprawy. Problem jednak w tym, że mało informacji na temat śledztwa, jak i szczegółów samej zbrodni, powoduje, że mieszkańcy Tczewa snują domysły na własną rękę, a od plotek aż huczy. Plotki docierają do redakcji dziennika znacznie szybciej niż oficjalne stanowiska organów ścigania. Śledczy nie są skorzy do tego, żeby roztrząsać temat i podają jedynie ogólnikowe informacje.
Z tego, co zaobserwowałam przy innych sprawach, nie jest to aż tak rzadko stosowana praktyka. Często policja i prokuratura powstrzymuje się od podawania zbyt dużej ilości szczegółowych informacji na temat sprawy, po to, żeby łatwiej było później rozpoznać sprawcę. Jeżeli wiele detali nie zostanie podanych do wiadomości publicznej, to przy wytypowaniu potencjalnego mordercy i rozpoznaniu jego wiedzy na temat tych szczegółów, będzie można od razu ocenić, czy ma on wiedzę charakterystyczną dla sprawcy, czy też nie. Dziennikarz w swoim artykule wspomina też o siostrzeńcu pani Wandy, a także o tym, że gośćmi w kawalerce na ulicy Konarskiego bywali również inni prokuratorzy. Powołuje się głównie na plotki krążące po mieście, które łączą zabójstwo pani Wandy z innym zabójstwem młodej kobiety, a także włamaniem do domu jednego z tczewskich prokuratorów. Tutaj dodam, że próbowałam znaleźć informacje o zabójstwie jakiejś innej młodej kobiety w Tczewie w latach 80. i jedynym takim przypadkiem, który znalazłam, jest właśnie morderstwo Ewy z Zatorza. Aczkolwiek to tylko moje luźne rozważania, czy mogło chodzić o tę sprawę, czy o inną. Co prawda, w obu przypadkach było kilka punktów wspólnych, które wymieniłam na początku odcinka, ale też jest wiele widocznych różnic, z których najistotniejszą wydaje się sposób działania sprawcy i motywy, jakimi mógł się kierować. Dodatkowo to są wydarzenia sprzed ponad 30 lat, więc równie dobrze informacje o morderstwie, do którego odnosi się autor, może nie być w internecie wcale. Sam dziennikarz w podsumowaniu sugeruje, że może są to zbyt daleko posunięte wnioski, ale brak informacji ze strony organów ścigania to prawdziwa pożywka dla opinii publicznej. Inną zagadką, jaka pojawia się w sprawie, była osoba tzw. zegarmistrza. Jest to człowiek, o którym wiadomo, że był partnerem w interesach Wandy. Dodatkowo kobieta nie wyrażała się o nim zbyt pochlebnie, ale zgodnie ze swoją zasadą nie udzielała też większej ilości szczegółowych informacji. Nigdy nie udało się więc ustalić, z kim był zegarmistrz. Teoretycznie, jeżeli pani Wanda nie wyrażała się o nim zbyt dobrze, może sugerować, że mieli jakiś konflikt i zasadniczo ten człowiek mógł mieć jakiś motyw, ale to ponownie tylko domysły. W gazetach jeszcze kilkukrotnie poruszano temat morderstwa pani Wandy. Były to bardziej artykuły w formie apelu do osób, które mogą mieć jakieś informacje związane ze sprawą. Niestety nie dało to oczekiwanych rezultatów. Finalnie 19 września 1990 roku, trochę ponad rok po morderstwie, prokurator Zbigniew Wyszomirski z prokuratury wojewódzkiej w Gdańsku podjął decyzję o umorzeniu śledztwa z powodu niewykrycia sprawcy. Przenosimy się do roku 2019. Jest to rok, który zaczął się tragicznymi wydarzeniami. W styczniu w koszalińskim Escape Roomie wybuchł pożar. Na miejscu zginęło 5 nastolatek. Trochę ponad tydzień później, w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, doszło do zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W kwietniu miał miejsce pożar katedry Notre Dame, a w Polsce wprowadzono reformę edukacyjną, której skutkiem było powstanie 8 klas w szkołach podstawowych i rezygnacja z gimnazjów. Polska pisarka Olga Tokarczuk została uhonorowana Literacką Nagrodą Nobla, a premiery miały takie seriale jak Wiedźmin, Sex Education czy Euforia. W tym czasie akta sprawy przegląda Archiwum X z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Postanawiają na nowo poruszyć nierozwiązane lub urwane wątki. Prowadzone są działania operacyjne, ale śledczy nie chcą zdradzać dokładnie szczegółów. Wiadomo jedynie, że ponownie są prowadzone przesłuchania świadków, a do automatycznego systemu identyfikacji daktyloskopijnej przesłano ślady linii papilarnych zabezpieczone w mieszkaniu Wandy Kołodziejek. Dodatkowo akta zostały przekazane również do jednej z prokuratur. Policjanci apelują o kontakt nie tylko ze strony osób, które pamiętają wydarzenia z 1989 roku, ale także tych, które potem zetknęły się gdzieś z przedmiotami przypominającymi te skradzione z mieszkania pani Wandy. Biżuteria i zegarek mogły się pojawić na czarnym rynku i może w ten sposób udałoby się trafić na sprawcę. Niestety śledczy nie mają szczęścia i nie udaje się pozyskać żadnych nowych informacji. Sprawę porusza również Dorota Abramowicz, dziennikarka Dziennika Bałtyckiego.
spotyka się z panią Niną, która nadal mieszka w tym samym miejscu co przed laty. Kobieta ze smutkiem wspomina swoją przyjaciółkę, mówi, że nikt już o niej nie pamięta, a jedynie ona czasem przechodząc pod balkonem znajdującym się na pierwszym piętrze przy ulicy Konarskiego, wspomina tragiczne wydarzenia, jakie miały tam miejsce. Wielu rówieśników jej i Wandy już nie żyje. Według Niny nie ma już szans na wykrycie sprawcy i gdyby śledczym się udało, byłby to prawdziwy cud. Kobieta mówi, że z uwagi na fakt, że minęło już 30 lat, to sprawca może już nie żyć. I trudno się nie zgodzić, jest to całkiem prawdopodobny scenariusz. W trakcie wznowionego śledztwa, podobnie jak przed laty, pojawiają się różne plotki i pogłoski. Wątpliwości budzi alibi Niny i fakt, że była pod mieszkaniem już rano w dzień zabójstwa, a weszła tam dopiero następnego dnia i wtedy zgłosiła sprawę policji. Moim zdaniem jednak jej ewentualny udział jest tak oczywistą hipotezą, że zostało to sprawdzone w pierwszej kolejności już 30 lat temu. Była ona też zapewne pierwszą przesłuchiwaną osobą, skoro znalazła ciało, więc śledczy na pewno sprawdzali jej alibi. Inna sprawa, że zapewne nie zostało to podane do wiadomości publicznej, bo generalnie w tej sprawie relatywnie mało ujawniono. Poza tym nie powiedziałabym, że jest to coś podejrzanego, że Nina od razu nie weszła do mieszkania. W końcu nie miała podstaw przypuszczać, że stało się tam coś złego, po prostu uznała, że jej przyjaciółka wyszła gdzieś. Więc bardziej podejrzane byłoby chyba to, gdyby od razu weszła do mieszkania bez żadnych tak naprawdę wyraźnych przesłanek. Wracając do kwestii Archiwum X, to tak jak wspomniałam wcześniej, nie udało się ustalić żadnych nowych informacji. Sprawca, o ile jeszcze w ogóle żyje, nie poniesie odpowiedzialności karnej, ponieważ 3 lata temu sprawa uległa przedawnieniu. Już za tydzień zapraszam Cię na kolejny odcinek. Tym razem omówię sprawę z województwa warmińsko-mazurskiego. Premiera odbędzie się w niedzielę, 17 lipca o godzinie 11. Jeżeli chcesz wesprzeć rozwój kanału, zasubskrybuj go, zostaw łapkę lub komentarz. Możesz mnie również usłyszeć na Spotify. Nazwa jest taka sama jak tu, czyli Szkic Kryminalny. Link do profilu znajduje się pod filmem. A jeżeli chcesz usłyszeć więcej historii kryminalnych w moim wykonaniu, zapraszam Cię na mój kanał na TikToku. Tam również publikuję informacje o polskich sprawach, natomiast w skróconej formie. Filmiki trwają od 2 do 3 minut. Na TikToka treści wrzucam regularnie, codziennie od poniedziałku do czwartku. Nazwa to szkic.kryminalny. Link również zamieszczę pod filmem.